witamina C, cynk, selen, L-karnityna, glutation liposomowy, różne takie substancje. Czy to możemy znaleźć jakby w jednej przysłowiowej tabletce? Mamy pacjenta, który przychodzi na pierwszą wizytę, ma zdiagnozować problem. Nie mogą zajść w ciążę z partnerką i takiej osobie nie zleci się chociażby badania poziomu witaminy D, a okaże się później na przykład, że ten niedobór jest znaczący. Czy to jest błąd w postępowaniu, czy nie? Można powiedzieć, że to nie jest kluczowe, tak? Ale czasem jeśli pacjent, pacjentka zobaczy, dostrzeże, myślę, że powinniśmy mimo wszystko im troszkę otwierać też oczy. I to być może jest takie otwarcie oczu. Jest to jakiś przyczynek też, żeby suplementować, tak? Natomiast traktowałbym to też jako, zobaczcie, jednak wasze życie nie jest tak idealne, bo tu mamy na przykład taki parametr, który jest poniżej, czyli otwieramy im oczy w ten sposób. Okej, i myślę, że to jest to zadanie, mierzyć. Natomiast suplementować zawsze mądrze, no tak, tak żeby wiedzieć, co zyskamy suplementacją, a czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki tylko i wyłącznie suplementacji. No właśnie, a co możemy suplementować? Czy jest jakaś taka grupa witamin albo innych elementów, które możemy uzupełniać za pomocą suplementów i które mają sens tak standardowym postępowaniu? Tak, tu oczywiście trzeba troszkę podzielić mężczyznę i kobietę. I jeśli chodzi o kobietę, to każda kobieta, która może być w ciąży, powinna przyjmować kwas foliowy, którego w żaden inny sposób nie będzie w stanie dostarczyć do swojego organizmu, czyli musi go suplementować. W Europie w miesiącach tych zimowych, od października do końca kwietnia, witamina D 2000 jednostek. W ciąży rekomenduje się, by stosować tą witaminę D przez cały okres trwania ciąży, również w trakcie karmienia piersią. Jod 150-200 mikrogram, czyli takie elementy. Okej, dieta bogata w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, czyli bogata w to, co żyje w morzach, też jest ważnym elementem. I jeśli nie lubimy ryb albo nie jesteśmy w stanie ich tyle zjeść, to suplementujmy, czyli w ten sposób. A kiedyś witaminy skierowane kobietom w ciąży zawierały 20-30 składników, dziś zawierają 4-5 składników. No jest to też jakieś osiągnięcie, że aż tyle nie musimy suplementować. Ale to wynika z tego, że kobiety są lepiej się odżywiają i mają mniej niedoborów, czy...? Pewnie troszkę tak, ale chyba też i z uwagi na to, że te suplementy, które zawierają tak mnóstwo rzeczy, wiemy, że te wszystkie elementy nie są w stanie się wchłonąć się w odpowiednich ilościach i wykonać takie działanie, jakie myślimy, że mogłyby zrobić jako substancja oddzielna. No muszą być spakowane w jakąś kapsułkę, która musi się rozpuścić. To wszystko nie może się też kłócić ze sobą. I jeśli my będziemy chcieli, żeby każda z 10-20 składników wchłonęła się tak samo, no to nasze oczekiwania, czyli tu bardziej może jak ta substancja, jak te leki działają. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, akurat tutaj gro tych substancji to wszelkie, czy witaminy, mikroelementy, które mają działanie tak zwane antyoksydacyjne. Uważa się, że uszkadzanie przez tak zwane reaktywne formy tlenu, to tak ładnie się nazywa, materiału genetycznego plemników może odgrywać dosyć istotną rolę właśnie w zaburzeniach płodności u mężczyzn. Witamina C, cynk, selen, L-karnityna, glutation liposomowy, różne takie substancje. Czy to możemy znaleźć jakby w jednej przysłowiowej tabletce? Tak. Są oczywiście takie preparaty, które zawierają większą część tych składników. Można to skomponować sobie na własną rękę. Okej, wiemy, że na dłuższą metę, jeśli... I to możemy przyjmować niezależnie od tego, czy mamy wyniki badań po prostu profilaktycznie, czy to się bada? Nie. Inaczej, nie ma takich rekomendacji, żeby to badać. Tak, bo myślę, że jest to i technicznie trudne, ale też nie będziemy mieli takich norm, które byśmy uznali, że jest dobrze.
Także badać nie trzeba, bada się niektóre tylko rzeczy, tak jak wspomniana witamina D, ją raczej dosyć często wykorzystujemy w badaniach, ale na przykład poziom cynku, selenu, takich rzeczy się nie bada i tego nie prowadzimy, raczej nie ma to też jakiejś wyższości. Z reguły jako też leczenie towarzyszące zalecamy suplementację. Jesteście na kanale Kliniki Bocian. Znajdziecie nas w największych miastach w całej Polsce. Jeżeli interesują Was szczegóły, zajrzyjcie na naszą stronę internetową klinikabocian.pl.